ciężko wygramo iść z tej groty. No a teraz w drogę. Dla taneczka, dla ochoty dałbym ci ja dukat złoty, dałbym ci ja talar biały, żeby skrzypki tęgo grały. Pam, 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 pa, hu, ha! Pam, 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 pa, hu, ha! Krasnoludek, patrzcie, uciekajmy! Nie bójcie się! Kiedy mi cielęta za przeszłej wiosny uciekły do lasu, krasnoludek pomógł mi je wyszukać i na pastwisko zagnać. Witajcie, dzieci! Witajcie! Czy mogę się pogrzać przy waszym ognisku, bo zimno? Już ci, że mogą. My to nie takie zazdrościwe. Niech se krasnoludek siędą. Godne miejsce. A dopieką się ziemniaki, to se i pojeść mogą, jeśli wolą. Mojeż wy dzieci kochane. A czymże ja wam odsłużę? A to nam bajkę powiedzą. I co tam bajka? Zawsze prawda jest lepsza niż bajka. A pewnie, że lepsza. Prawda jest ze wszystkiego najlepsza. A no jak tak, to niechże nam powiedzą, skąd się krasnoludki wzięły na tym tu światu? Skąd się wzięły? Drzewiej, nie nazywali my się krasnoludki, ale skrzaty. Nie mieszkali też pod ziemią jako teraz, ale po wsiach, w chatach, razem z ludźmi. Dawno to było, przedawno. Jeszcze nad tym tu krajem panował Lech, który ufundował miasto Gniezno na tym miejscu, gdzie gniazda białych ptaków znalazł. Bo mówił sobie, jak tu ptaki w bezpieczności mieszkają, to musi ziemia cicha być i dobra, jakoż była. O tych ptakach mówią ludzie, że to były orły, ale w naszych starych księgach stoi, jako to były bociany. Jak było, tak było, dość, że się cała ta kraina Lechią od owego Lecha poczęła zwać, a lud, który w niej mieszkał, też miano Lechitów przyjął, chociaż sąsiedzi zwali go i Polanami także, iż był to naród polnych oraczów i za plugiem chadzał. Co wszystko w naszych księgach starych pod pieczęcią zapisałem. Domostw, dobytku i obejścia to pilnowały skrzaty, dla ich małości takich zwano. I byłoby tak do dzisiaj. Ale przyszły takie czasy, że krasnoludki musiały zejść pod ziemię. A było to tak. Zaraz wam to z mojej księgi odczytam. Znów pędzą lisa, sadełko! Lisa, sadełko! To i mnie trzeba się schować. Najlepiej w tej jamie. Co za spotkanie. W istocie, ciemno tu trochę. Mam przy tym oczy osłabione ustawiczną pracą nad moim wielkim dziełem historycznym. Ach, mam więc zaszczyt powitać uczonego i kolegę. I moje życie upływa na grzebaniu w księgach. I ja piszę wielkie dzieło o hodowli kur i gołębi. Oto pióra, którymi się posługuje w mej pracy. Aha. A ty, kochany panie i kolego, skąd masz to piękne pióro i gdzie przebywa to lube stworzenie, z którego ono pochodzi? Pióro to pochodzi ze skrzydła gęsi, którą pasie razem z całym statkiem sierotka Marysia. Z całym statkiem? Tak. I powiadasz, że je pasie mała sierotka? Tak. A nie dziw się, kochany kolego, mojemu wzruszeniu. Żegnaj. Co, już idziesz? A nie zapomnij, kochany kolego, zapisać dzisiejszego spotkania w swej szacownej księdze. Popędził jak szalony. Muszę wyjść z tej jamy. Oj, co te pszczoły mi zrobiły?
Kłamstwa moje, na nic obliczenia. Księga zalana atramentem. Z czym do króla wrócę?